Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w tygodniu europejskiego, w zasadzie w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności. Jest to jedno z zaplanowanych wydarzeń we Włocławku. Włocławek jako jedno z 25 polskich miast bierze udział już po raz kolejny w tym wydarzeniu, promując niejako zrównoważoną mobilność miejską. My dzisiaj spotykamy się w temacie podsumowania półrocznych warsztatów dotyczących takiej wypracowania społecznej koncepcji rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta. Efekt półrocznej pracy w zarysie Państwo macie tutaj wywieszony, za chwilę parę słów powiemy. Nie bez przyczyny dzisiaj mówimy o drogach rowerowych. Jedna z osób, która miała dzisiaj z nami współprezentować tą koncepcję, w piątek uległa wypadkowi. Właśnie na rowerze została potrącona przez kierowcę, który nie ustąpił pierwszeństwa. Więc myślę, że z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest to bardzo istotny element, zwłaszcza, że transport rowerowy, a nie rekreacja, co jest bardzo istotne, jest dzisiaj jednym z ważnych elementów w dwóch kontekstach. Miejsca w przestrzeni i bezpiecznego przemieszczania się, ale także nie generowania dodatkowych konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami w sytuacji, gdy sieci dróg rowerowych i chodniki są za bardzo zbliżone do siebie, czy się zbytnio przecinają, ponieważ to są dwaj uczestnicy, którzy często nie zwracają na siebie uwagi, również piesi. Nieraz widziałem sytuację, w których opiekunki przedszkolaków idą z dziećmi, z tym wężem, misiem, dzieci się trzymają, a idą po ścieżce rowerowej. I to jest ta świadomość, która dopiero się buduje. Kiedyś rower był transportem w zasadzie bardzo popularnym tylko na wsiach. Dzisiaj to jest już produkt premium wypromowany w miastach. I jest to dość ważny środek transportu z punktu widzenia zrównoważonej mobilności miejskiej. Ja na początku, przepraszam, się nie przedstawiłem. Moje nazwisko Artur Fojot, miałem przyjemność moderować te warsztaty. Warsztaty zostały zapoczątkowane z inicjatywy pana prezydenta, którego serdecznie chciałbym poprosić o parę słów. Spotkaliśmy się ja zostałem zaproszony na spotkanie otwarte z mieszkańcami, gdzie ten temat okazał się być bardzo żywym i tutaj pan prezydent zaproponował, abyśmy z mieszkańcami właśnie i z pracownikami urzędu spróbowali wypracować wspólną wizję rozwoju tych dróg rowerowych. Nie ukrywam, że mieszkańcy przez pół roku, regularnie raz w miesiącu, razem z urzędnikami po godzinach pracy, to też jest istotne, zostawali i dyskutowali, co tak naprawdę moglibyśmy poprawić i jak usprawnić drogi rowerowe na terenie Włocławka. I to jest efekt ich pracy. Ja ze swojej strony starałem się na tyle tylko moderować, na ile można było porządkować tą dyskusję, aczkolwiek większość pomysłów i wiedzy o tym, co jest potrzebne, jest przelane na papier na podstawie dyskusji, które przeprowadziliśmy. Po tym przydługawym wstępie serdecznie zapraszam pana prezydenta do tego, żeby oficjalnie powiedzieć parę słów na temat tego przedsięwzięcia, które dzisiaj podsumowujemy. Bez mikrofonu chyba można. Tak? Myślę, że tu słychać. Tak, będzie słychać. To ja też nie będę tak. Proszę Państwa, ja przede wszystkim może zacznę od tego, że Państwu serdecznie podziękuję. Podziękuję Panu też Arturowi Bojudowi. Naprawdę tutaj nam bardzo, bardzo Pan pomógł w tym. Zresztą Pan jest specjalistą, zna się na tym najlepiej, także na tych poradach po prostu Pana polegamy. Rzeczywiście zależało nam na przygotowaniu takiej przemyślanej koncepcji. Tak jak Pan powiedział, rower to nie tylko środek, powiedzmy, taki służący rekreacji, ale myślę, że w miastach, przede wszystkim w miastach powyżej 100 tysięcy, powinien być też rozważany jako alternatywny środek transportu.
Dlatego też wypracowanie takiej dobrej koncepcji rozwoju dróg rowerowych na pewno tej koncepcji by po prostu posłużyło. Zresztą też uważam, że patrząc na takie położenie geograficzne miasta, ten aspekt taki turystyczny, rekreacyjny też jest nie do przecenienia. Dlatego też będzie nam później zależało w takim już drugim etapie, żeby te drogi rowerowe, które będziemy budować w najbliższych latach, też włączyć powiedzmy w taki szerszy system rozwoju tych dróg rowerowych z sąsiednimi gminami i powiatami, bo myślę, że w ten sposób powinno się postępować, bo też nie chciałbym, żeby te ścieżki czy drogi rowerowe kończyły się na granicach administracyjnych miasta, ale żeby one po prostu były później kontynuowane już na terenie okolicznych gmin. I w tym kierunku oczywiście będziemy zmierzać. Ja też chcę powiedzieć, że tutaj bardzo Państwu wszystkim dziękuję za ten wkład pracy, panu Arturowi Zukidowi i też wszystkim Państwu, którzy w tym uczestniczyli. My ze swojej strony oczywiście już na najbliższe lata przeznaczamy też konkretne środki finansowe na wybudowanie dróg rowerowych, dlatego też nam bardzo zależało, żeby wypracować i koncepcję rozwoju, ale też i standard budowy dróg rowerowych. I te standardy też już chcę powiedzieć, że uwzględniamy w tych inwestycjach, które w tej chwili już będą realizowane, czy też w najbliższych latach będą realizowane. Tych pieniędzy będziemy starali się znaleźć jak najwięcej, żeby rzeczywiście tą koncepcję jak najszybciej przenieść, powiedzmy, z tej koncepcji papierowej i przenieść ją, powiedzmy, tutaj na teren naszego miasta. Także bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy tutaj przede wszystkim też środowiskom cyklistów, którzy nam bardzo, bardzo też w tym pomogli. I też no, tutaj ufamy cały czas, no, tak, mamy nadzieję, że ta współpraca cały czas będzie kontynuowana i też bardzo, bardzo prosimy też o kolejne uwagi, bo też chcę powiedzieć, że na tym po prostu naszej tej dyskusji też nie kończymy, bo będziemy starali się też organizować takie spotkania cykliczne i te prace razem w jakiś sposób kontynuować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja zaprosiłbym jeszcze może tutaj pana Marka Szurskiego, który jest przedstawicielem tej grupy społecznej. Miał być z nami również pan Paweł Grabczewski, pozwolę sobie wymienić bez imienia i nazwiska, ponieważ był bardzo mocno zaangażowany razem ze swoją żoną. On jest przedstawicielem jednego ze środowisk cyklistów. Niestety właśnie to on uległ wypadkowi, a z tego co się dowiedziałem, no dzisiaj trwają tam postępowania związane też prawdopodobnie z dochodzeniem związane z ustaleniem pracy. Stąd jesteśmy w trochę mniejszym gronie. Tak jak już wspomniałem, spotykamy się, naszym takim roboczym hasłem tych warsztatów był rowerowy Włotwatek. Była też równocześnie moderowana grupa dla wszystkich, którzy byli chętni i się zgłosili w mediach społecznościowych, żebyśmy wymieniali sobie nasze spostrzeżenia na bieżąco. Kilka słów na temat tylko tego tygodnia zrównoważonej mobilności, ale to może przejdę troszeczkę dalej. Niestety pracujemy dzisiaj na open office, a nie na office, stąd od razu wszystko się podświetliło, więc jest kilka slajdów, które szybko przeleciałem, ale przejdźmy już może do istoty, czyli do naszych założeń dotyczących tej społecznej koncepcji. Braliśmy pod uwagę całe miasto, ale w granicach administracyjnych mieliśmy na uwadze również dodatkowe aspekty, o czym wspominały środowiska cyklistów, czyli to, że miasto Włocławek jest na szlakach tras turystycznych, rowerowych i to, w jaki sposób się jeździ po Włocławku, po pierwsze też pozostawia ślad w tym, jak postrzegamy miasto. No, możemy sobie nawiązać do książki Kevina Lynch'a Obraz miasta. Zawsze pozostaje nam w głowie coś, co jest dla nas istotne. Jeżeli przez Włocławek się będzie przejeżdżało słabo, czy nie będzie to sieć spójna, to zawsze pozostanie niedosyt, jeżeli chodzi o odczucie wygody. Stąd te środowiska podkreślały również, że faktycznie pracujemy w obrębie granic administracyjnych miasta, ale
widzieliśmy docelowe wyjście na zewnątrz, to o czym wspomniał Pan Prezydent, bo to jest możliwość dalszej kontynuacji. Jeżeli chodzi o założenia, zakładaliśmy, że minimum jedna trasa z każdej dzielnicy będzie taką osią, która prowadzi do Śródmieścia z punktu widzenia transportowego, że będziemy mieli w każdej dzielnicy połączenie lokalne, które jest budowane w oparciu o tą oś. Widzieliśmy jako punkty docelowe, czyli generatory ruchu, urzędy, szkoły, centra, zastanawialiśmy się, w którym momencie będzie najbardziej sensowne doposażanie infrastruktury w miejsca typu park and bike, bike and bus, czy dodatkową infrastrukturę chociażby roweru publicznego, bo to będzie pewnie kolejny etap rozwoju. On jest ściśle związany z infrastrukturą. Ruch rowerowy wzrasta, aczkolwiek również wiemy, że we Włocławku on cały rok jest dość intensywny. Tutaj ja obserwuję od kilku lat, że mieszkańcy po prostu korzystają z tego środka transportu. Także to były założenia, które nam przyświecały. Początki były takie, że spotykaliśmy się, kreśląc na czystych mapach wizję i dochodziliśmy do bardzo rozbudowanych wariantów, na końcu eliminując rzeczy, które gdzieś tam powielały różne inne trasy. Z jednego powodu. Musimy mieć świadomość, że nie jest to jedyna sieć transportowa w mieście i wizję zbudowania bardzo gęstej sieci można mieć, ale też trzeba stąpać się realnie. I muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, bo nie było postawy roszczeniowej, była taka postawa racjonalna ze strony uczestników i chęć, żeby wykorzystać maksymalnie to, co jest już na terenie miasta, żeby wpleść istniejącą infrastrukturę w przyszłą sieć, w pełną sieć transportu rowerowego i żeby docelowo również mówić o standardach tego, co mamy i tego, co w przyszłości będziemy mieli. Jak Państwo widzicie, w różnych miejscach się spotykaliśmy, ale najczęściej całość była organizowana z inicjatywy Pana Prezydenta i prowadzona przez MZUKiT. Najczęściej spotykaliśmy się właśnie w MZUKiT-zie. Raz gościliśmy w Urzędzie Miasta u Pana Prezydenta. Pan Prezydent też nas odwiedzał na roboczo. I tak powstawało to, co Państwo widzicie po mojej lewej stronie, Państwa prawej, czyli ta koncepcja. Ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą z tej półrocznej pracy to są ludzie. Ludzie, którzy poświęcili swój czas na to, żeby podzielić się swoim pomysłem na Włocławek, na rowerowy Włocławek. To był też szereg dyskusji, w którym nie zawsze się zgadzaliśmy, ale ostatecznie udawało nam się dojść do rozwiązania kompromisowego. To, że w czym się nie zgadzaliśmy, nie wynikało z tego, że ktoś się upierał przy jakiejś wizji, tylko zastanawialiśmy się nad najbardziej optymalną możliwością przeprowadzenia ruchu rowerowego. Optymalna, a z drugiej strony możliwa do zrealizowania z punktu widzenia innych uczestników, czyli tego, gdzie koliduje to z miejscami parkingowymi, tego, gdzie może być w kolizji z ruchem pieszym, a również istotną rzeczą jest to, jak wielkie nakłady mogłoby miasto ponosić, gdybyśmy traktowali mapę w taki sposób, że ona nam nie będzie przeszkadzać, mówiąc humorystycznie. Staraliśmy się przechodzić na każdym odcinku ulicy w oparciu przede wszystkim o tą mapę, którą mamy, ale najważniejszą rzeczą była wiedza tych, którzy użytkują na co dzień ulicę w mieście. Ja nie byłbym w stanie wskazać rozwiązań z taką szczegółowością, bo tak dobrze nie znam sieci miejskiej. To dotyczyło przynajmniej całego miasta. Dlaczego rowery? Myślę, że to hasło z Europejskiego Tygodnia Mobilności, kombinuję więc jeżdżę, jest najlepszym z możliwych, ponieważ rower, transport publiczny
i transport pieszy, to, że chodzimy, każda podróż rozpoczyna się od kroku, od tego, że jesteśmy pieszymi, dopiero później stajemy się czasami agresywnymi kierowcami, czasami zdenerwowanymi kierowcami, bo nie mamy gdzie zaparkować. Dzisiaj w miastach niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić wszędzie powierzchni do parkowania, stąd rower może być rozwiązaniem, ciekawym rozwiązaniem i wygodnym rozwiązaniem. Stąd ta sieć jest bardzo ważna. I jak Państwo zobaczycie, dyskutowaliśmy o miejscach, jak je urządzać, ale również o problemach, które gdzieś powstają, pewnego rodzaju nieciągłości, które wynikają z przepisów prawa nieraz. Z tego, że albo coś można coś zrobić w taki sposób, albo nie zrobi się nic. Stąd jakby taka ilustracja, która wydaje mi się najbardziej adekwatna do tych naszych dyskusji i problemów, które dyskutowaliśmy, bo problemy zawsze będą w każdym mieście. I na tej bazie właśnie powstawały najpierw kreślone na tych mapach mazakami jakieś szkice, dyskusje, później czasami przenoszone przeze mnie z błędami. Wracaliśmy do tematu po jakimś czasie, gdzie ktoś mi zwracał uwagę, że jednak o czymś innym dyskutowaliśmy. To jest proces, którego się w 5 minut nie rozwiąże i wydaje mi się, że to jest ważny krok, który miasto podjęło, ważny wysiłek, bo ja patrzę z punktu widzenia również projektanta, ten zawód wykonuję od też dłuższego czasu, bo od roku 95, czyli od ubiegłego stulecia. I muszę powiedzieć, że zawsze problemem projektanta jest to, że on nie ma dostępu do takiej wiedzy, jaka jest na takich warsztatach. Więc ten krok, on naprawdę ułatwi kolejne etapy. A o tym, jakie propozycje udało nam się wypracować, to myślę, że najlepiej podzieli się z nami uczestnik z tej strony społecznej. Ja postaram się gdzieś to, co przyjdzie mi do głowy, dopowiedzieć. Także za chwilę będę przekładał slajdy, a pan może, pan Marek Szubski przedstawi, jak dochodziliśmy do konkretnych rozwiązań. Ja niestety nie mam takiego daru głowy jak pan Artur, ale postaram się przekazać swoją wiedzę jako wniosek z tych warsztatów. Mianowicie nasze warsztaty polegały na początku na tym, że musimy połączyć wszystkie osiedla Włocławka ze Śródmieściem. Tak można powiedzieć, wszystkie drogi prowadzą do Śródmieścia. I może dalej posłuchać. Michelin i Południe. To są w naszym odczuciu najbardziej zaludnione obszary Włocławka. I oczywiście z Michelina postulujemy o poprawę jakości ścieżki rowerowej, przepraszam, drogi rowerowej, bo nam zależy na drogach rowerowych, jak już ustaliliśmy wcześniej. Tu oczywiście widać na tej mapie, są braki na ulicy Kaliskiej. Droga niekoniecznie jest cały czas płynna. O to postulowaliśmy. Jak jestem przy Michelinie, to jeszcze powiem. Oczywiście tutaj mieszkańcy bardzo chcieli, żeby... Nawet nie znam, nie jestem Brzezinowa. Po prostu te boczne uliczki, bo Michelin nie jest... Nie jest na Szkolą Gledzimia, tak? Tak. Ulica Wiejska tutaj. No Kapitolna właściwie jest bez większych zastrzeżeń. Może wskażę Kapitolną. No i oczywiście droga na wieniec do naszego uzdrowiska. Jak pan prezydent wspominał, żeby również połączyć miasta z terenami podmiejskimi. Ten podział mamy trzy strefy miejskie, które rozpatrywaliśmy na początku na schemacie, bo jak Państwo widzicie, to jest schemat, to jeszcze nie jest ten etap, który wisi tutaj, czyli jest to schematyczne ujęcie ulic. Były te trzy strefy, strefa A przed chwilą wskazana, strefa B i trzecia strefa. No i oczywiście Śródmieście, zaraz przejdziemy do tej części mapowej.
I właśnie w efekcie po przejściu z tych takich schematycznych układów na mapę dochodziliśmy do konkretnych rozwiązań w przebiegach. No to jest osiedle Kazimierza Wielkiego. To oczywiście przede wszystkim postulujemy poprawę jakości ścieżki drogi rowerowej pana Kazimierza Wielkiego, Ostrowską. Tutaj mamy pałac bursztynowy. Dlatego, że tak powiem, wpinamy się w Śródmieście. Uważam. Nie będziemy dalej, tak? Nie, jeszcze. Jeszcze dobrze. Jeszcze. Bo to jest dobra mapa właśnie. Dobrze. Jest taka właśnie szczegółowa. O właśnie. To pierwsza, że tak powiem, ścieżka na tym osiedlu. Druga jest ulica Płocka, poprawa jakości ulicy Płockiej. Do tego momentu tutaj jest bulwary. Bulwary mają być wydłużone do ulicy, na wysokości ulicy Barskiej. I tu się wepniemy, że tak określę, do Śródmieścia, drugą ścieżką. No i skoro tutaj już mapa obejmuje moje osiedle na Wiśle, to jeszcze wspomnę, że mieszkańcy prócz na Wiśle, prócz oczywiście drogi z ulicy Grodzkiej, postulują o ścieżkę na ulicy Grodzkiej. Tak, no bardzo miło by było, gdyby połączyć ulicę Lipnowską z Tamą, tylko że jak wszyscy wiemy... Dobrzyńską. Tak, nie, Samą, pojawia się z Tamą. Ale tu mamy ulicę Dobrzyńską, jak wszyscy wiemy, no połowa ulicy właśnie Dobrzyńskiej jest należy do miasta, połowa do gminy Fabianki, więc tu mamy pewien konflikt. No ale wszyscy chcemy, żeby tam jednak droga była. Znaczy ja tylko dopowiem, bo od razu jestem też na bieżąco. W tej chwili ulica Dobrzyńska będzie przybudowywana. My jako miasto nie będziemy w tym uczestniczyć, aczkolwiek tak jak pan Marek powiedział, część tej drogi należy do miasta, część do gminy Fabianki. Ta droga będzie przebudowywana w ramach tego programu budowy dróg lokalnych. My jako miasto w tym uczestniczyć nie będziemy. To bierze na siebie gmina Fabianki w partnerstwie z powiatem ziemskim. Wszystko wskazuje na to, że tamta droga też powinna powstać. Czyli jest szansa na, tak, na spójny przebieg. To jest... Tak, to nie ma nic. Zaczekam też na to, żeby tam właśnie była istotna sprawa, którą chciałem na końcu powiedzieć. To chyba wszyscy czekają na remont drogi na Wielkarejkę. To jest najbardziej, że tak powiem, drażliwy temat mieszkańców, szczególnie w okresie letnim. No właśnie, tutaj jest kolejny konflikt. No, droga co prawda jest, ale już jakości bardzo kiepskiej. Podobnie mieszkańcy Rybnicy postulowali o tą drogę, która również jest szlak, właściwie można powiedzieć, że szlak rowerowy, piaszczysty, droga leśna bardziej, ale mieszkańcy chcą, żeby to była droga rowerowa. I może jeszcze wspomnę, jak tutaj na tym mapie już jesteśmy, jak pan Artur wcześniej mówił o planowanym w przyszłości większej rowerze miejskim. No, mój postulat jest taki, żeby rower miejski, jedno z miejsc, gdzie możemy umieścić rower miejski, jest może szkoła PWSZ tam za Wiślą, dokładnie tutaj. Jedna z, właściwie dostali się chyba 5 miejsc w mieście, chyba 5 stacji proponowanych. No, co do tego osiedla, to chyba wszystko. O, tutaj mamy wyraźniej ulice wyszczególnione, czyli to właśnie ulica Szkolna, Rzeźnikowa. Mieszkańcy Michelina postulowali o te połączenia. Tak wspomniałem o tej ulicy Kapitulnej, przepraszam, Kalickiej. Kapitulnej mamy tutaj. No i również mieszkańcy Południa życzyliby sobie ulica Zbigniewska. Również posiadała drogę rowerową. Można. O, tutaj bardzo dobra mapa. Tu również posiadamy drogę, ścieżkę rowerową w Toruńskiej, ale wiele osób postuluje, gdyż tutaj mamy największy, mamy Anwil, czyli największy zakład w Włocławku.
Droga na Krzywą Górę, tak zwana. Tutaj również mieszkańcy chcieliby poprawić jakość tej drogi. Może jeszcze Panie Arturze? Jasne. To jest osiedle Zazamcze, oczywiście promienna, nie ma drogi rowerowej. I również mieszkańcy bardzo by chcieli, jeżeli dojdzie, bo oczywiście wszyscy raczej byli zgodni co do tego, żeby droga średnicowa powstała jednak z obwodowej do Toruńskiej i żeby wraz z powstaniem tej drogi, żeby również na tej drodze była ładna droga rowerowa spełniająca wszystkie wymogi. Oczywiście mogę powiedzieć, też od razu się na bieżąco, jeśli Państwo pozwolą, wtrącę. No więc tutaj jedni mieszkańcy by takiej drogi rowerowej chcieli, drudzy z kolei mieszkańcy nie chcą w ogóle drogi średnicowej. Dlatego też szukamy jakiegoś takiego w miarę sensownego kompromisu. I wszystko na to wskazuje, że za chwilę też zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami Zazamcza i będziemy starali się tą drogę średnicową przeprowadzić, powiedzmy to jest ulica Toruńska, gdzieś tutaj na tym etapie przeprowadzić tą przejście przez tory i dalej równolegle do torów dojść do ulicy Promiennej. No i oczywiście jak będziemy to realizować, to jest przygotowywana koncepcja, to oczywiście od razu z drogą też, nie ukrywam, rowerową, no bo wtedy miałoby to sens. Połączenie powiedzmy tutaj Anwilu bezpośrednio przejściem nad torami, bezpośrednio za Zamczem i z ulicą Promienną. Na chwilę obecną no niestety nie ma tutaj przyzwolenia mieszkańców, żeby tą tak zwaną średnicówkę poprowadzić między blokami a stadionem na przylesie do ulicy Obwodowej. Nie chcemy też jakichś tam wzbudzać konfliktów, prawda? To jest proces, miasto żyje. Tak, więc... dokładnie, więc na razie przejście przez tory, wejście w ulicę Promienną, będziemy wyświetlali. Jeszcze powiem. Tak, że ja reprezentuję Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Zawiśla. Jestem Zawiśla. Jeszcze powiem oczywiście o moim osiedlu. Mieszkańcy przede wszystkim postulują o, mówiłem już o Rudnowskiej, ale przede wszystkim ulica Grodzka na całej długości. Ludzie, wszyscy mieszkańcy bardzo czekają na ten remont. No od razu powiem, w 2017 roku ruszamy też właśnie z budową ulicy Grodzkiej, modernizacja tej drogi, oczywiście z drogą rowerową, no bo jeśli będziemy to robić, to oczywiście z drogą rowerową przez najbliższe 2 lata. Na całej długości? Tak. Grodzki. Oczywiście w granicach administracyjnych miasta. Ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo często dyskutowaliśmy nie tylko o standardzie, ale o tym, jak przeprowadzać ciąg, bo nie zawsze uzasadnione jest budowanie osobnej drogi rowerowej. Oczywiście. Czasami jest to element i uspokojenia ruchu, i poprawnego zagospodarowania przestrzeni pasa drogowego, więc w niektórych przypadkach dyskutowaliśmy, a to dotyczyło również Śródmieścia, do którego za chwilę przejdziemy, dyskutowaliśmy kontrapasy. Chodzi o spójną sieć, możliwość bezpiecznego przejazdu, natomiast nie zawsze ta kreska niesie za sobą tak, wydzielony pas drogi rowerowej. Nie zawsze, tak, żebyśmy mieli świadomość, że na etapie projektowania prawdopodobnie w każdym przypadku projektant będzie w stanie uzasadnić najkorzystniejsze rozwiązanie. Bo drogi rowerowe mają kilka funkcji, nie tylko tą transportową, ale czasami są bardzo dobre, mają bardzo dobrą funkcję porządkowania przestrzeni pasa drogowego. I nieraz w niektórych przypadkach działają uspokajająco na ruch. Jeszcze na lepsze. Jeszcze? Muszę wspomnieć oczywiście o moście. No, co prawda jest wydzielona jeden pas mostu, wydzielona droga rowerowa, ale zarówno po jednej, jak i drugiej stronie no, ciężko nawet iść pieszo. Niedługo chyba dziura na moście będzie. Więc postulujemy o remont. Czy remont niedawno był, ale no, jak niestety mieszkańcy widzą. Na samym początku nie wspomnieliśmy, ta nasza wizja to nie jest wizja 2018, to jest wizja 2030 etapowa, żebyśmy mieli tego świadomość. Stąd stwierdzenie, że widzimy również
infrastrukturę obiektów inżynierskich, mosty, nie jest nieuzasadnione, aczkolwiek trzeba mieć świadomość kolejności. Zresztą na koniec jeszcze powiem o tym, dlatego nie chcę wyprzedzać, że nie jest to zamknięty proces, że chcielibyśmy szerzej, przy okazji jak obserwuję też Państwo z mediów są tutaj, z czego się cieszę, bo za Państwa pośrednictwem będzie nam łatwiej dotrzeć, dać szansę, żeby ci, którzy nie mieli tej okazji uczestniczenia w warsztatach, każdy ma jednak swoje życie i nie każdy mógł poświęcić co miesiąc, to były 3-godzinne spotkania, to nie były spotkania 15-minutowe, to ci, którzy nie mogli poświęcić czasu, bądź jest też duża grupa osób, które wolą jednak recenzować i się wypowiadać, i one są, te głosy są bardzo ważne, będą miały taką okazję. W jaki sposób? Na koniec sobie powiemy. Znaczy, słuchaj, jeszcze powiem, chodzi oczywiście o jakość chodnika mostu, nie o cały most, bo samochody, czy most na szerokości samochodów jest dobrej jakości, chodzi o chodnik. Jest. I tutaj wyszliśmy do Śródmieścia. Istotnym elementem w Śródmieściu są te zielone, one są bardziej zielone na ekranie. Też. Ta zielona jest, myślę, że ciekawsza, no o kolorach może ja nie będę dyskutował. Te miejsca to są bramy, które nazwaliśmy strzałkami wskazane, bramy do Śródmieścia. Tak naprawdę wszystkie połączenia staraliśmy się zrobić w taki sposób, żeby to Śródmieście można było skomunikować jak najlepiej z każdej strony. Stąd traktowaliśmy jako takie punkty wejściowe i spójną sieć, która pozwoli po tym Śródmieściu się poruszać. No tak, bo tutaj od Kazimierza Wielkiego mamy pałac bursztynowy i Park Łokietka. I postulowaliśmy, żeby droga prowadziła przez Park Łokietka i ulicę Jagiellońską. Tak, mieszkańcy wiedzą, że Jagiellońska jest dość szeroka i gdzieś się prowadzić, mam zamiar prowadzić tą ścieżkę właśnie na samym środku drogi. Czyli no teraz głównie tam są elementy zielone, ale ścieżka rowerowa będzie to pasować. Wszyscy doszliśmy do tego wniosku. Również tutaj, jak wspomniałem, ulicy Płockiej, na wysokości ulicy Barskiej, to chyba tutaj mapa nie obejmuje tego do końca. No, ten fragment. Tak, gdzieś chyba ulica Barska to jest ulicy tutaj. Ja może przejdę kawałek dalej. Ale no, mieszkańcy wiedzą na to. Czy na tym dolnym fragmencie tam będzie w stanie pokazać, czy wrócić do tego? Na to nie. Tak. Znaczy, bo bulwary mamy więcej, chyba tu się ulica Uniowa tutaj kończy. A Barska jest tutaj. Ten kawałeczek ma być projektowany po prostu przedłużenie bulwaru. Wtedy tam nastąpi, że tak powiem, wpięcie do Śródmieścia. No, na bulwarach oczywiście jakość ścieżki raczej nie mamy co narzekać. Co? Efekt tych rozważań, o których tutaj pokrótce wspomnieliśmy, czyli połączenia dzielnic ze Śródmieściem. Zawsze oś plus potrzebne sięgacze wewnątrz dzielnicowe. Również układ trasy dróg w Śródmieściu. Państwo możecie zobaczyć tutaj, to jest dokładnie odwzorowanie tych map. One będą udostępnione w taki sposób, żeby można się szczegółowo z nimi zapoznać. Ale to nie był jedyny cel tych warsztatów. Może jeszcze. Tak? Jeszcze tam chciałbym. Tak, bo mówiliśmy w Śródmieściu, że tutaj Park Łokietka, ale znajdujemy się nieco tutaj, a przystani, w tym miejscu. Postulujemy ścieżkę parkiem Sienkiewicza. Bo teraz w tej chwili nie ma ścieżki, ale bo to właśnie pana tu, żeby koniecznie wspomnieć. Prowadzenie w przestrzeniach, które można ożywić i też sprawić, że to nie jest tylko element transportowy, bo to, co w zasadzie za chwilę będzie udziałem prawie we wszystkich miastach, nas wszystkich, to jest kwestia dwóch elementów, czyli dostosowania infrastruktury w taki sposób, żeby można było bezpiecznie funkcjonować pieszo, również przy korzystaniu transportu rowerowego, ale druga rzecz,
Społeczeństwo się starzeje i trzeba również dać szansę lokowania w przyszłości punktów odpoczynku na trasie, zarówno w ciągu chodników, jak i w ciągu dróg rowerowych. Więc włączenie na trasie parków, włączenie elementów zieleni, że to nie jest pustynia komunikacyjna, w sensie wiemy, że czasami tak wyglądają odcinki, wspomnę kilka remontów spoza Włocławka, na przykład z mojego rodzinnego, nie tyle rodzinnego, z mojego miasta, w którym pozostałem po studiach z Poznania, bo rodzinny jest Ostrów Wielkopolski, to ostatnio jeden z remontów zakończył się tym, że straciliśmy w całym ciągu całą zieleń i mamy bardzo dobry ciąg drogi rowerowej i chodnika, aczkolwiek on jest przestrzenią ucieczkową. W architekturze znane jest to pojęcie, ludzie nie chcą tam przebywać, bo to jest w momencie, gdy jest zimno, czy gdy jest ciepło, przestrzeń, którą się trudno pokonuje, długi ciąg tylko komunikacyjnej pustyni. To nie jest jedyny element komunikacyjny. Warto, żeby te punkty przystankowe, miejsce, gdzie możemy się zatrzymać, gdzie można wspierać również przez taki transport, handel. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Badania pokazują jasno, tam gdzie się wprowadza ruch pieszy i rowerowy, nawet jeżeli to jest kosztem miejsc postojowych, handel nie traci, handel zyskuje. Nie musimy się tego obawiać. Oczywiście z czasem, bo przyzwyczajenie jednak jest duże tych 30% kierowców, których też nie powinniśmy stygmatyzować czy prześladować, bo to nie jest cel. Mamy w tej przestrzeni komunikacyjnej współistnieć. Także to jest efekt trasowy, ale tak jak wspomniałem, nie były to jedyny obszar dyskusji. Spotkaliśmy się raz z gościem z Łodzi, który nam wspomniał, jak oni sobie radzili w pewnych kwestiach. Było to dosyć ciekawe w mojej opinii doświadczenie, ponieważ to jest bardzo silnie nastawiony na transport rowerowy przedstawiciel ruchów miejskich i aktywista miejski, więc mogliśmy się też zderzyć w dyskusji z pewnymi bardzo skrajnym spojrzeniem na rozwój transportu w mieście, ale to była ciekawa dyskusja. Wydaje mi się, że warta tego, że się odbyła. Dużo czasu na dwóch spotkaniach poświęciliśmy dyskusji dotyczącej standardów rowerowych. Przede wszystkim w taki sposób, jak już był uprzejmy Pan Prezydent wspomnieć, żebyśmy budowali nową infrastrukturę w standardzie takiej, jakiej oczekują użytkownicy. Dzisiaj wiemy, że po latach odchodzimy od drobnowymiarowych elementów, które nie są niewygodne. One były na początku, w latach 90. bardzo popularne z uwagi na to, że to jest tak zwana rozbieralna konstrukcja w sytuacji, kiedy jest awaria. Ale już wiemy dzisiaj, że często w miastach standard odtworzenia nie był zadowalający. W związku z tym warto myśleć o jakości użytkowania na co dzień. Środowiska cyklistów postulują o nawierzchnie bitumiczne, które są wygodniejsze. Całego miasta nie da się od razu przebudować, w związku z tym przy nowych inwestycjach warto te standardy już wprowadzać. Dopóki miasto Włocławek, które pracuje w tej chwili nad własnymi standardami, nie wdroży ostatecznego kształtu, są tymczasowe, z tego co wiem, wytyczne w nowych inwestycjach włączane. Między innymi też w oparciu o to, co dyskutowaliśmy na tych warsztatach. A cóż ze starą infrastrukturą? No myślę, że naturalnie, jak każdy dobry gospodarz, w momencie, kiedy trzeba będzie dotykać tej infrastruktury, ona będzie, jej jakość będzie podnoszona i ta sieć będzie się budowała. Stąd ten horyzont 2030, ale widziany oczami 2018 roku, 2022, 2025 i dopiero tego 2030.